Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Są to słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Jana w dziesiątym rozdziale i wersecie dziesiątym. Jeżeli chodzi o szatana, to Jezus użył odnośnie Jego osoby trzech czasowników. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale pierwszym z nich jest kraść. Szatan przychodził po to, aby kraść. Czy dałeś okraść się przez tego przeciwnika? Gdy wchodzimy w ten temat, należałoby zadać sobie pytanie, z czego tak w ogóle szatan mógłby nas okraść? Czy może nas okraść? I gdy myślę nad tym, przychodzi mi do głowy Księga Rodzaju i rozdział trzeci, ponieważ widzimy, że gdy Bóg stwarza człowieka, to stworzył go czystym, świętym, doskonałym. Człowiek nie wstydził się, chociaż był nagi. No, właśnie ta pierwotna niewinność, którą Bóg mu podarował. Jednak widzimy, że przez ten zabieg szatana, przez to pokuszenie, on w pewien sposób kradnie i niewinność. I tą świętość, i Bożą obecność, która była z nimi. Dlatego to w liście do Rzymian apostoł Paweł napisał, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Chwała Boża jest ściśle związana z Bożą obecnością. Diabłu udało się wykraść człowiekowi Bożą obecność serca. Z pewnością jest największym złodziejem, i dlatego powinniśmy pilnie się strzec. Chciałbym, żebyśmy również spojrzeli na ten temat z perspektywy pewnej postaci starotestamentalnej. Chodzi na, mianowicie o Samsona. Gdy czytamy XVI rozdział, już w zasadzie to jest ta końcowa historia. Dowiadujemy się z wersetu 4 i piątego takich oto słów. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w dolinie Sorek. Wtedy przyszli do niej książęta filistyńscy i rzekli do niej: omami go i dowiedz się, w czym tkwi jego wielka siła i jakim sposobem moglibyśmy go zmóc związać i pokonać. My zaś damy ci każdy po tysiąc sto srebrników. Może jeszcze szósty. Rzekła więc Dalila do Samsona: Powiedz, że mi, w czym tkwi Twoja wielka siła i jakim sposobem można by cię związać i pokonać? To jest bardzo ciekawe pytanie, zarówno tych książąt filistyńskich, jak również samej Dalili, ponieważ oni dążą do tego, aby wyszpiegować, w czym tkwi siła Samsona. I znamy oczywiście ich cel. Oni chcą ukraść. Siłę Samsona. Bóg naprawdę wiele zainwestował w tego biblijnego bohatera. Wiemy, że przez jakiś czas Samson zwodził Dalile i nie dawał jej konkretnej odpowiedzi na jej pytanie. Miał jeszcze na tyle rozumu, aby zdawać sobie z tego sprawę, że to jest zbyt wielka tajemnica, aby wyjawiać ją. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę również na werset siódmy który jest odpowiedzią Samsona. On powiedział, jeśli by mnie związano siedmiu świeżymi, jeszcze niewyschniętymi ścięgnami, osłabnę i stanę się jak każdy inny człowiek. To jest niezwykle ważne. Jakby diabłu chodzi o to, żeby dzieci Boże, żeby naśladowcy Chrystusa stali się jak wszyscy inni dookoła. On zamierza pozbawić ich ich wyjątkowej tożsamości. On chce, żebyśmy stali się jak wszyscy inni. I dlatego jest niezwykłym psychologiem. On obserwuje nas, i stara się zrozumieć, gdzie tkwi nasz słaby punkt i jaką grzeszną skłonność może w nas pielęgnować, aby nas duchowo okradać z naszych duchowych sił. I to jest w ogóle też bardzo ciekawe, że Samson jak powiedziałem przez długi czas zwodził Dalile. Jednak gdy czytamy werset 15 i dalsze dowiadujemy się smutnej rzeczy. Wówczas rzekła do niego: "Jak możesz mówić kocham cię?" Skoro serce mnie jesteś przy mnie, o to już trzy razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś mi, w czym tkwi Twoja wielka siła. To też, gdy naprzykrzała mu się przez codzienne swoje gadanie i dała mu się we znaki, tak, że życie mu już zbrzydło. I chciałbym się tutaj na chwilkę zatrzymać. Zobaczcie, że to była bardzo niezdrowa relacja. Dalila była bardzo bezpośrednia w swojej prośbie, i a Samson oślepiony, zbyt oślepiony w tym swoim zauroczeniu, aby mógł patrzeć na tą rzeczywistość we właściwy sposób. I to jest ciekawe, że jest napisane, że życie przez to jej gadanie mu zbrzydło. Zbrzydło. Powinien się po prostu odciąć od niej, odejść od niej. Z tego, co Biblia daje nam do myślenia, to nie byli związani małżeństwem, ale, no właśnie, jakie to jest fatalne zauroczenie. Czasami jesteśmy w takich niezdrowych relacjach z drugim człowiekiem, czy nawet może z rzeczami, z pewnymi naszymi przyzwyczajeniami. I chociaż życie nam brzydnie przez to, to trudno nam odejść od pewnych osób, od pewnych spraw. I werset 17. wyjawił jej całą swoją tajemnicę i rzekł do niej, brzytwa nie przyszła jeszcze po mojej głowie, gdyż jestem Nazyrejczykiem Bożym od mego urodzenia. Jeśli by mnie ogolono, odeszłaby mnie moja siła, i osłabłbym i stałbym się jak każdy. Inny człowiek. Oczywiście siła Samsona nie tkwiła w jego w długich włosach, ale jak czytamy werset 20, końcówkę, to dowiadujemy się, że Pan odstąpił od niego. Jakby włosy były symbolem wierności Bogu. I gdy Samson pozwolił sobie ukraść włosy, to tak naprawdę dał się ograbić z Boga, z jego duchowego życia. Z jego siły, z jego prawdziwej siły. Bóg był źródłem jego siły, a włosy były tylko symbolem jego, jego relacji z Bogiem. I historia Samsona w bardzo mocny sposób przedstawia, jak diabł zależy na tym, aby nas duchowo okraść. On jest psychologiem od tysięcy lat. On analizuje ludzkie nawyki, ludzką psychikę, w to w jaki sposób się zachowujemy. I do każdego z nas osobiście stosuje jakąś indywidualną strategię, ponieważ każdy z nas jest inny. Oczywiście nie jesteśmy skazani na przegraną. Przypomnijcie sobie chociażby Józefa, kiedy żona Potyfara, jego pana. Chciała ukraść jego czystość. W historii Józefa bardzo często się powtarza ten element, że Bóg był z nim. I gdyby Józef zgrzeszył, to z pewnością odciąłby się od Bożej obecności i historia by się z pewnością trochę inaczej potoczyła. Jednak tam cały czas jest to powtarzane, że Bóg był z nim. I, i, i Józef pielęgnował tą czystość, czyste życie. Szatan przez tą kobietę starał się okraść go z tego. Jednak Józef bardzo bezkompromisowo stawiał pewne granice i powia, po, po, mówił: Nie ma mowy, nie ma mowy. Wolał trafić do więzienia, niż dać się ograbić ze swojej czystości, niż dać się ograbić z Bożej obecności w swoim życiu. Czy mamy taką gorliwość, czy tak bardzo zależy nam. Na tej Bożej obecności w naszym życiu. Spójrzcie, że jako ludzie nieraz jesteśmy bardzo pomysłowi, jeśli chodzi o to, żeby się zabezpieczyć przed fizycznymi kradzieżami. Wstawiamy zamki w drzwiach, jakieś bardzo specjalistyczne, umieszczamy kamery, kupujemy psy obronne. Wymyślamy naprawdę różne, różne rzeczy, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć swój ziemski, doczesny dobytek. Jesteśmy naprawdę w stanie dużo zainwestować w to. Mam pytanie, czy równie dużo jesteśmy w stanie zainwestować, jeżeli chodzi o nasze duchowe życie, o tą bożą obecność w naszych sercach, o czystość, o świętość. Spójrzcie, że Bóg dał człowiekowi pięć zmysłów – wzrok, słuch, powonienie, smak, dotyk. Na te zmysły można patrzeć jak na takie kanały, które prowadzą do naszego umysłu, do naszego serca. To są takie drzwi, przez które poznajemy świat, wpuszczamy również pewne rzeczy do, do naszego wnętrza. I to są strażnicy. My mamy nad nimi pewną kontrolę, mamy wolę i jakby możemy podejmować pewne decyzje, jeżeli chodzi w jaki sposób korzystamy z tych zmysłów. I te zmysły mogą nam pomagać, aby strzec naszego serca. Salomon w swojej księdze mówił. Baczniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. No właśnie. Powinniśmy strzec tego, co najważniejsze, naszego wnętrza, naszej duchowości i dlatego nie daj się okraść diabłu. Niech Bóg Cię błogosławi w tym.